przyjaciele, chcę, żebyście się na chwilę zatrzymali, posłuchali to, o czym do was dzisiaj mówimy, a mówimy wam o tym, że Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, o tym, że problemy tego świata, różne wirusy, różne manifestacje, różne kryzysy nie muszą mieć wpływ na twoje życie. 8 lat temu realnie pojednałeś się z Bogiem i stałeś się nowym człowiekiem. Chcę ci powiedzieć o tym, że Bóg nie jest ten, o którym mówi ten świat, że za dobro wynagradza zło karze. Jezus Chrystus, On przyszedł na ten świat, aby uwolnić ludzkość. Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, abyś ty mógł stać się nowym człowiekiem. Jezus nie przyszedł tutaj po to, aby urządzać jakieś krzywdy. On przyszedł tutaj po to, aby pojednać świat ze sobą. Jezus Chrystus stał się Bogiem. On jest Bogiem. On przyszedł, wybaczył każdemu człowiekowi wszystko jego grzechy. Jeżeli dzisiaj w to wierzysz, to będziesz miał życie wieczne. Jeżeli dzisiaj w to wierzysz, to twoje życie się diametralnie zmieni. Ja kiedy zawołałem do Jezusa, stałem się nowy. Odpadły różne rzeczy ode mnie. Wcześniej nie byłem w stanie sobie poradzić ze swoim życiem. Czekałem na depresję i inne rzeczy, ale Chrystus mnie uwolnił. I Słowo Boże nam mówi, że jeżeli Syn Boży was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Prawdziwie wolny będziesz, ale nie będziesz wolny przez to, że ty pójdziesz do jakiegoś lekarza w tym świecie i zostaniesz leczony. To przez Chrystusa jest wybawienie. To On wypełnił moją pustkę w moim sercu. Kiedy ja byłem małym człowiekiem, chciałem zapełnić swoją pustkę różnymi rzeczami, różnymi przyjemnościami, które ten świat oferuje. Ale kiedy ja zawołałem i powiedziałem: Jezu, ustanawiam Cię jako mojego Pana i Zbawiciela, wierzę w to, że Ty zmarłeś za mnie, że przebaczyłeś mi każdy grzech, to wtedy On przyszedł do mnie, wtedy Jezus Chrystus, On przyszedł do mojego pokoju i do Twojego życia też może przyjść, jeżeli szczerze Go zawołasz. On mówi, odkładam przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo, życie albo śmierć. Wybierz dzisiaj życie, wybierz dzisiaj życie. Nie wybieraj religii, nie wybieraj systemu tego świata, który nic nie może Tobie dać. Tylko Jezus Chrystus, On daje prawdziwe życie, prawdziwe szczęście, prawdziwy naturalny pokój. Nie pokój, który daje ten świat, bo ten świat nie może dać Ci pokoju. Ten świat cały czas tkwi w tym, że cały czas czujesz się zmęczony i przygnębiony, ale Chrystus, On jest życiem, On jest prawdą i wszystko to, co jest poza Chrystusem, jest kłamstwem. Wszystko to, co jest poza prawdą Bożą, jest kłamstwem. Ustanów dzisiaj Jezusa, zawołaj do Niego w swoim domu. Powiedz: Jezu, nie znam Ciebie, ale chcę Cię poznać, chcę Cię doświadczyć, chcę spotkać Ciebie realnie takim, jakim Ty jesteś. Zawołaj jeszcze dzisiaj, wezwij swojego imienia Jezusa Chrystusa nad swoim życiem. Słowo Boże nam mówi, że nie z uczynku jesteśmy zbawieni, ale przez wiarę, uczynki Twoje są jak skrugawiona szata. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brakuje chwały Bożej. Nie ma człowieka sprawiedliwego ani jednego. Każdy człowiek oddzielił się od Boga. Dzisiaj pojednaj się z Bogiem. Oddaj swoje życie Jezusowi. Gdy ten głos słyszysz, nie odrzucaj go. Jeszcze dzisiaj podejmij tą decyzję, najważniejszą decyzję w życiu. Oddanie swojego życia Jezusowi, o pojednaniu się z Bogiem. Uwierz to, co Jezus zrobił za Ciebie na krzyżu Golgoty. Amen.